Brak jasnych zasad koordynacji i opóźnienia legislacyjne utrudniły realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego. Kontrolerzy NIK ustalili, że kluczowe cele w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do stacjonarnego internetu szerokopasmowego oraz do mobilnego internetu 5G nie zostały osiągnięte na czas. Na koniec 2022 roku. Ministerstwu cyfryzacji nie udało się osiągnąć trzech kluczowych celów określonych na 2020 rok. To jest zapewnienia powszechnego dostępu do internetu o prędkości 30 megabitów na sekundę, możliwości korzystania z prędkości 100 megabitów na sekundę w połowie gospodarstw domowych oraz prowadzenia 5G w co najmniej jednym mieście. Istnieje duże ryzyko, że zaplanowane na 2025 rok Kolejne cele nie zostaną zrealizowane na czas ze względu na dotychczasowe opóźnienia.